Przed tym, jak Rebelia walczyła z Imperium Palpatina o wolność galaktyki, zanim Republika toczyła brutalne wojny klonów z separatystami, a nawet zanim Zakon Jedi przez tysiąclecia mierzył się z Sithami, istniało Imperium, któremu żadna z wymienionych frakcji nie mogła dorównywać pod względem brutalności. W tym materiale przedstawię wam historię bezkresnego Imperium Rakatan, pierwszego potężnego tworu władzy w historii uniwersum, istniejącego na długo przed Republiką czy Zakonem Jedi. Na wstępie zaproszę jeszcze do zasubskrybowania kanału i po obejrzeniu filmu do zalajkowania go, co pomoże w rozwoju kanału i dostarczaniu wam kolejnych ciekawych materiałów o historiach z odległej galaktyki. A teraz zanurzmy się w opowieść o Imperium Rakatan. Aby opowiedzieć historię Rakatan, należy najpierw wspomnieć o innej społeczności. Rasa Kua z planety Datomir była jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie cywilizacji w historii galaktyki. Byli także jedną z nielicznych ras wspieranych przez niebiańskich, potężnych w mocy istotach uważanych przez wiele ras za bóstwa. Dzięki pomocy niebiańskich, Kua opracowali sieć struktur znanych jako Bramy Nieskończoności, które umożliwiały natychmiastowe podróżowanie międzygwiezdne pomiędzy odległymi planetami. Można je porównać do urządzeń teleportacyjnych. Warto zaznaczyć, że były to czasy, gdy podróżowanie przez hiperprzestrzeń nie było możliwe w taki sposób, jaki znamy chociażby z filmów. Galaktyka była wtedy technologicznie zacofana, co sprawiało, że Bramy Nieskończoności były niezwykle zaawansowaną i potężną technologią. Kua wykorzystywali je, aby dotrzeć na mniej rozwinięte planety, gdzie uczyli tamtejsze społeczności o mocy i przekazywali im część swojej technologii. Dzięki temu po latach te ludy mogły samodzielnie opracowywać nowe wynalazki. Kua w pewnym momencie dotarli na planetę Lehon, znaną również jako Rakata Prime, zlokalizowaną w nieznanych regionach galaktyki. Tam natrafili na wrażliwą na moc humanoidalną rasę przypominającą płazy. Rakatanie charakteryzowali się wysokimi czaszkami, ostrymi zębami, oczami wystającymi po obu stronach głowy na krótkich szypułkach oraz szarą lub czerwono-szarą skórą. Na widok Kua Rakatanie natychmiast uznali ich za bóstwa. Przybysze szybko stali się nauczycielami tej rasy, przekazując im swoją wiedzę. Jednak po pewnym czasie Kua zorientowali się, że uczą istoty, które uosabiają wszystkie złe cechy, jakie widzieli w innych społecznościach. Byli przerażeni ich kanibalistycznym usposobieniem i ignorowaniem nauk o równowadze w mocy, czerpiąc jedynie z jej mrocznego aspektu. Po dłuższym okresie Rakatanie zaczęli przejawiać swoją agresję oraz pragnienie podboju innych planet w nieznanych regionach. Opracowali prototyp silnika hipernapędu zasilanego mocą, który umożliwiał im wykonywanie niewielkich skoków nadprzestrzeni. Wybierali planety bogate w energię kosmiczną, które podbijali i zniewalali ich populacje, wykorzystując do tego innowacyjną technologię, która wywoływała strach i nienawiść u istot wrażliwych na moc, przez co te rzucały się na siebie nawzajem. Rakatanie czekali, aż wewnętrzne konflikty osłabią te społeczności na tyle, by bez trudu je zniewolić. Ocalałych umieszczali w kapsułach w napędach swoich statków, gdzie byli poddawani intensywnemu bólowi. W ten sposób Rakatanie generowali energię ciemnej strony, którą wykorzystywali do zasilania swoich silników hipernapędu, traktując zniewolonych jako żywe baterie. W końcu zaczęli domagać się od Kua technologii nieskończonych bram, które pozwoliłyby im znacznie rozszerzyć granice ich rodzącego się imperium. Gdy Kua odmówili przekazania tej technologii, Rakatanie bez wahania zaatakowali swoich dawnych nauczycieli, zabijając wielu z nich. Jednak Kua zdążyli zniszczyć wszystkie bramy, w tym te na Rakacie Prime, a następnie wycofali się na swoją ojczystą planetę Datomir. Przyrzekli sobie, że nigdy więcej nie będą wykorzystywać technologii bram, mając nadzieję, że tym sposobem powstrzymają dalsze podboje Rakatan. Tak się jednak nie stało, ponieważ Rakatanie podbili wystarczającą liczbę światów, by móc zasilać wiele okrętów niewolnikami, przez co zdobywali coraz większy obszar nieznanych regionów. Napędy mocy miały znaczne ograniczenia. Mogły wyznaczać kurs i podróżować jedynie do światów bogatych w moc. Dlatego też nieskończone imperium nie było tak do końca nieskończone, obejmując w swoich granicach tylko około 500 planet, rozproszonych jednak po niemal całej znanej galaktyce.
Kła zostali pokonani, ale Rakatanom nie wystarczało jedynie ich wygnanie z Lehona. Chcieli podbić każdy możliwy świat. W ten sposób rozpoczęła się wojna Rakatan z niebiańskimi oraz ich sojusznikami w postaci enklawy Gri, Kilików oraz właśnie Kła, trwająca przez 5000 lat. Brutalni w swoich działaniach wojennych, Rakatanie zdobywali coraz większe obszary galaktyki, skutecznie wypierając swoich wrogów. Do walki wykorzystywali technologie, które działały efektywnie przeciwko użytkownikom mocy. Korzystali także z ogarów mocy, którzy byli szczególnie wyczulonymi na nią niewolnikami. Czerpiąc z ciemnej strony, ogary odkrywały planety bogate w moc, stając się awangardą armii swoich panów i tępiąc jakiekolwiek oznaki buntu. Aby powstrzymać podbój agresywnej rasy z Lehona, niebiańscy stworzyli łańcuch anomalii hiperprzestrzennych nazwany Zachodnią Barierą, który odciął resztę galaktyki od jej zachodniej części, która w późniejszych tysiącleciach zyskała miano Nieznanych Regionów. Jednakże nie zatrzymało to Rakatan na długo, a wkrótce rozpoczął się krwawy podbój wschodniej części Wszechświata. Do 30-tysięcznego roku przed bitwą o Yavin, Rakatanie podbili około 500 planet bogatych w moc i różnorodny ekosystem. Doprowadzili do całkowitej eksterminacji rasy Kła, która z czasem wyewoluowała w rasę Kui, mniej inteligentną podrasę przypominającą dinozaury. Gri zostali wypędzeni na swoje terytoria, gdzie pozostali pod kontrolą najeźdźców, a owadzia rasa Kilików zniknęła w nieznanych regionach, lecz część ich roju pozostała na ojczystej planecie Alderaan, ukryta w gniazdach głęboko pod ziemią. Ci niebiańscy, którzy przeżyli wojnę z Rakatanami, zniknęli bez śladu, pozostawiając galaktykę na pastwę barbarzyńskich najeźdźców. Od tego momentu Rakatanie stali się najpotężniejszą siłą we wszechświecie, tworząc finalnie nieskończone imperium. Było ono podzielone na kasty. Najważniejsi byli Predorowie, którzy de facto sprawowali władzę nad Imperium. Rościli sobie prawa do podbitych planet, zarówno do honoru podboju, jak i do łupów, które się z tym wiązały. Było ich dwóch, Skal Nas oraz Tul Kar, przy czym to Skal Nas miał większą władzę i to najczęściej jego głos słyszał lud Rakatan. Kolejną kastą byli kapłani, którzy nosili długie szaty z elektronicznymi urządzeniami na przedramionach, umożliwiającymi kontrolowanie wszystkich urządzeń wytworzonych przez ich lud. Choć Rakatanie posługiwali się wyłącznie swoim ojczystym językiem, kapłanom łatwo przychodziła nauka obcych dialektów. Przekazywano im artefakty i pisma z podbitych planet, które następnie rozszyfrowywali, czerpiąc z nich wiedzę. Następnie mamy kastę wojowników, wyposażonych w pancerze z plastoidu i lance, którzy pełnili rolę zbrojnego ramienia Predorów, stanowiąc główną siłę armii. Mniej szlachetnie urodzeni uchodzili za kastę robotników lub nadzorców, zajmujących się nadzorowaniem niewolników podczas pracy lub sami tworzyli bardziej zaawansowane urządzenia i budowle. Warto zaznaczyć, że kasty nie ufały sobie nawzajem i w różny sposób się zwalczały, co odzwierciedlało barbarzyński charakter całej rasy, która pragnęła władzy i kontroli zdobywanych w brutalnej walce na śmierć i życie z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Po wojnach z niebiańskimi, nie będąc już zagrożonym przez nikogo, Rakatanie w spokoju zaczęli opracowywać nowe technologie, które miały im pomóc w podboju kolejnych planet. Nieskończone Imperium działało w sposób niezwykle brutalny, niewoląc wszystkie ludy, które napotykali, aby nadal zasilać nimi swoje silniki hiperprzestrzeni lub by ci zajmowali się morderczą pracą przy budowach świątyń lub wielkich konstrukcji kosmicznych, takich jak Gwiezdna Kuźnia. Była to ogromna, zautomatyzowana stocznia, która pobierała energię z gwiazdy Abo i w połączeniu z rdzeniem zasilanym ciemną stroną mocy tworzyła nieskończony strumień zasobów wojennych w postaci np. okrętów czy droidów bojowych, wykorzystywanych do sprawniejszego podbijania kolejnych światów. Gwiezdna Kuźnia została okrzyknięta przez późniejszych odkrywców największym dziełem technologicznym Rakatan. Można się zgodzić z tym stwierdzeniem, choć Rakatanie mieli na koncie jeszcze kilka fascynujących technologii, które inni uznaliby za szczyt rozwoju. I warto odnotować, że niemal wszystkie ich urządzenia napędzane były mocą. Wspomniałem już wcześniej o ich napędach hiperprzestrzennych, a do tego można dodać także więzienia umysłu, które, jak sugeruje nazwa, więziły wewnątrz umysły wrogów Rakatan, poddając ich wiecznej torturze.
Mogły być one również wykorzystywane do przechowywania umysłów rakatan, kiedy ich ciała ulegały zniszczeniu, umożliwiając przejęcie ciała kolejnej osoby uwięzionej w klatce. Inną technologiczną perełką nieskończonego imperium były komputery terraformujące, które albo zamieniały jałowe światy w bogate w ekosystem planety, albo znacząco przyspieszały rozwój biosfery. Jeszcze w trakcie wojny z niebieskimi rakatanie zainstalowali na Kashyyyk taki komputer, aby manipulować wzrostem drzew w Roshir. Ten jednak utracił łączność i po pewnym czasie uległ awarii, co spowodowało nadprzeciętne przyspieszenie wzrostu drzew, tworząc krajobraz, który znamy z różnych multimedialnych produkcji. Z drugiej strony rakatanie doprowadzili do całkowitego zniszczenia ekosystemu Tatooine, bombardując planetę w czasie buntu niewolników. W rezultacie wszystkie oceany wyparowały i niegdyś oceaniczna planeta zmieniła się w bezkresne pustkowia. Rakatanie nie bali się łączyć technologii z mocą, co pozwalało im na tworzenie samoświadomych maszyn zasilanych kosmiczną energią, takich jak droidy budownicze. Technologia teleportacji również nie była im obca. Na planecie Belsavis, którą przekształcili w jedno wielkie więzienie dla podbitych ludów, stworzyli urządzenia umożliwiające błyskawiczne przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego. Opracowali także technologię zastoju, pozwalającą na natychmiastowe unieruchamianie istot. Do ich osiągnięć można również zaliczyć pierwsze wersje tarcz energetycznych, pola zakłócające działanie urządzeń elektrycznych, w tym statków, oraz super broń zdolną do zniszczenia całych układów gwiezdnych po pobraniu energii z hiperprzestrzeni. Nadchodzi jednak moment, gdy nawet najpotężniejsze imperia zaczynają chwiać się w posadach i upadać. Taki los spotkał również nieskończone Imperium Rakatan. Na ich upadek złożyły się trzy kluczowe czynniki. Pierwszym z nich była zbytnia pycha i lekceważenie zagrożeń płynących z własnych technologii. Jak wspomniałem wcześniej, gwiezdna kuźnia do prawidłowego funkcjonowania potrzebowała ciemnej strony mocy. Była ona również, tak jak wiele tworów Rakatan, półżywym bytem, który z czasem postanowił żywić się samodzielnie i zwrócił się przeciwko swoim panom, korumpując ich oraz odbierając zmysły niektórym z nich. Drugim czynnikiem były coraz silniejsze nastroje wolnościowe wśród zniewolonych ludów. Rakatanie traktowali swoich niewolników jak robactwo, pozwalając im żyć, ponieważ potrzebowali ich do budowy konstrukcji i maszyn. Bez niewolników Rakatanie nie osiągnęliby tego, na czym opierało się ich imperium, i w końcu do zniewolonego ludu zaczęło to docierać. Mieli już dość brutalnego traktowania oraz strachu przed kanibalistycznymi zapędami swoich ciemiężców. Rakatanie, jako kanibale, po pokonaniu swoich przeciwników, zarówno ras im podległych, jak i innych rakatan, często ucztowali na ich ciałach. Szczególnie chętnie żerowali na słabszych niewolnikach, którzy nie potrafili wytrzymać morderczego tempa ciężkich robót. Jednak czasy bezsilności okupowanych ludów dobiegły końca. Rozpoczęły się powstania na niemal wszystkich okupowanych planetach, a Rakatanie znów musieli wziąć sprawy w swoje ręce i ruszyć do walki. To zbytnie poleganie na sile niewolniczej doprowadziło do tego, że po mileniach wygodnego życia Rakatanie stali się słabą siłą militarną, tracąc z czasem coraz więcej terytoriów. Najstarsi niewolnicy znali technologię swoich panów i wiedzieli, jak się przed nią bronić, a nawet wykorzystać ją przeciwko ciemiężcom. Po wielu latach wojen Rakatanie stracili niemal wszystko, co do tej pory zbudowali, i byli coraz mocniej wypierani do swojego ojczystego systemu. Na domiar złego w 25200 roku przed bitwą o Yavin całą rasę dotknęła tajemnicza zaraza, która zabiła miliardy Rakatan, a późniejsze mutacje wirusa spowodowały całkowite zerwanie ich więzi z mocą. Większość maszyn opartych na kosmicznej energii przestała działać lub zaczęła funkcjonować samoistnie, bez jakiejkolwiek kontroli. Również gwiezdna kuźnia została wyłączona, a Rakatanie stracili dostęp do wszelkich zasobów wojennych. Niewolnicy dostrzegli słabość swoich dawnych panów i przeprowadzili ostatnie szturmy na ich placówki, wyganiając Rakatan na Lehon. Po tysiącleciach niewoli wszystkie ciemiężone rasy w końcu odzyskały wolność i postanowiły wymazać z kart historii wszelkie wzmianki o rasie Rakatan, aby przyszłe pokolenia nie musiały poznawać tego mrocznego okresu w historii galaktyki. Jedyne ślady istnienia, jakie pozostały po nich, to ruiny ich świątyń oraz gwiezdne mapy,
Swoiste pomniki poświęcone czci, rozległości i potędze rakatańskiego imperium, w których zapisano całą ich historię oraz granice ich imperium wraz z lokalizacją ich domu. Rakatanie zaszyli się na swojej planecie, a tam rozpoczął się powolny rozpad ich cywilizacji. Z czasem z cywilizowanej społeczności pozostały jedynie rozbite plemiona rywalizujące o terytoria przy użyciu prymitywnych broni. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło i Rakatanie wrócili do miejsca, w którym zastała ich rasa Kła. Odcięci od mocy nie wiedzieli jak korzystać ze swoich technologii, a po latach wiedza o nich została zapomniana. Jedynie kasta kapłanów próbowała przywrócić Rakatanom więź z mocą poprzez wątpliwe moralnie eksperymenty z przeszczepianiem tkanek zwierząt do ciał rakatańskich więźniów. Wszystkie te próby okazały się porażkami. Z czasem nawet kapłani stracili nadzieję i dołączyli do barbarzyńskich plemion. Wojna domowa doprowadziła do zniszczenia wszystkich miast i przekształciła planetę w łańcuch wysp, na których izolowane plemiona co roku cofały się w rozwoju, stając się bardziej zwierzętami niż istotami rozumnymi. Ci, którzy zachowali zdrowe zmysły, zaszyli się w ruinach swoich dawnych miast i bezskutecznie próbowali przywrócić dawną świetność ich imperium. W ten tragiczny sposób nieskończone Imperium Rakatan rozpadło się, a na jego miejscu powstał nowy twór, zrzeszający niektóre cywilizacje, zniewolone przed laty przez najeźdźców z Lehona. W 25053 roku, przed bitwą o Yavin, powstała Republika, która miała zadbać o to, aby historia agresywnych podbojów Imperium Rakatan już nigdy się nie powtórzyła, a pamięć o tych barbarzyńcach została zapomniana na zawsze, a wszelakie historie o nich były niczym więcej jak legendami. Mam nadzieję, że spodobał wam się odcinek o Imperium Rakatan i historia tej rasy was zaciekawiła. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nieskończonym Imperium i czy ich los był zasłużony. Do komentarzy możecie dorzucić jeszcze lajka pod filmem oraz zasubskrybować kanał, co znacznie przyczynia się do jego rozwoju i dzięki temu co tydzień dostajecie tu nowe materiały zgłębiające lore uniwersum Star Wars. Za dotychczasowe wsparcie każdemu z was bardzo dziękuję, a na koniec chciałbym wam życzyć udanego dnia, bądźcie zdrów i niech moc będzie z wami. Zawsze.